Na fakty zaprasza Anita Werner. Dobry wieczór. Joe Biden w Polsce i sobota pełna ważnych momentów w Pałacu Prezydenckim, na Stadionie Narodowym i na Zamku Królewskim. Amerykański prezydent przyjeżdża do Polski, kiedy już tuż za polską granicą trwa krwawa i brutalna wojna. I to dziś miało znaczenie, kiedy słychać było o gwarancjach NATO. Wizytę Joe Bidena obserwują z bliska nasi reporterzy. W faktach od nich szczegółowe relacje. Michał Tracz słuchał przemówienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Jakub Sobieniowski opowie Państwu o spotkaniu Biden-Duda, a rozmowy z Ukraińcami i wizytę w punkcie pomocy zrelacjonuje Jacek Tacik. Na początek od razu przemówienie, którego słuchał cały świat i które skończyło się dosłownie 15 minut temu, a przemawiał Joe Biden stojąc na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. To historyczne miejsce, to historyczna wizyta i to były historyczne słowa. Było o Janie Pawle II, solidarności i wolności, która tak jest bardzo teraz potrzebna Ukrainie. I te słowa do wolnego świata płyną dziś prosto z Polski. Teraz szczegóły przemówienia i Michał Tracz, powiedz, co trzeba z tego przemówienia zapamiętać. To przemówienie wyraźnie miało kilka aspektów. Przede wszystkim to były ogromne słowa otuchy dla Ukraińców, tych walczących na froncie, ale także tych, którzy choćby tutaj w Polsce uciekli przed dramatem wojny. To tutaj w Warszawie Joe Biden mówił o solidarności Zachodu, wzywał Zachód do tego, aby był solidarny, ale także stąd, z Warszawy, pobiegły słowa do Władimira Putina. Joe Biden mówił: nie boimy się. I to są słowa, które zapewne powiedział w imieniu całego demokratycznego Zachodu. I to tutaj na Zamku Królewskim w Warszawie Joe Biden mówił o tym, że ostrzeliwane są szpitale w Ukrainie, że giną dzieci i kobiety, a Ukraińcy tam na froncie walczą przede wszystkim o wolność. Ich bohaterski opór jest częścią większej walki. Walki o podstawowe zasady demokracji, które łączą wszystkich ludzi wolnych. Rządy prawa. Uczciwe i wolne wybory. Te zasady są podstawą wolnego społeczeństwa. Moje przesłanie do Ukraińców jest takie. My stoimy z wami. Kropka. Ale w tej walce my, Zachód, możemy pomóc. Musimy być silni, musimy być zjednoczeni, musimy być solidarni, mówił Joe Biden. Europa musi ograniczyć import paliw kopalnych, musi ograniczyć import surowców z Rosji. To jest jedno z tych zobowiązań, które Europa, Zachód powinny solidarnie ogłosić i wdrożyć przeciwko Rosji. Powaga tego zagrożenia wymaga szybkiej reakcji ze strony Zachodu. Tak szybkiej, dynamicznej, zjednoczonej i absolutnie przytłaczającej. Uderzyliśmy razem sankcjami, aby zniszczyć gospodarkę Rosji. Ale także po to, żeby to się udało, także po to, abyśmy zachowali wszyscy tę wolność, o którą walczą Ukraińcy, są także w Polsce, są na wschodniej flance NATO żołnierze Stanów Zjednoczonych. Są po to, by nas wszystkich bronić. O tym także mówił tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Te rządy, mówił o Władimirze Putinie, muszą się zakończyć. America forces are in Europe. Siły amerykańskie są nie po to, żeby wchodzić w konflikt z Rosją. Siły amerykańskie są po to, aby bronić naszych sojuszników z NATO. Chcemy powiedzieć jasno, aby nawet nie myśleli, by wejść nawet na pięć natowskiej ziemi. To wystąpienie wielokrotnie było przerywane oklaskami zarówno na dziedzińcu Zamku Królewskiego, jak i tutaj na Placu Zamkowym, gdzie myślę kilkaset osób słuchało na żywo w tym miejscu przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ci ludzie już teraz mówili, że to jest wystąpienie, które przejdzie do historii. Michał Tracz, bardzo Ci dziękuję. A teraz ważne przesłanie dla Polski, które chyba każdy Polak chciałby usłyszeć. Joe Biden podkreślał dziś więcej niż raz. Artykuł 5 jest dla nas świętym obowiązkiem. Możecie na nas liczyć. Za wolność waszą i naszą.
Obok na Ukrainie atakuje Rosja i dziś z Warszawy sygnały płyną także do Moskwy. Joe Biden spotkał się z Andrzejem Dudą, także z ministrami ukraińskiego rządu, którzy przyjechali do Polski. O szczegółach teraz Jakub Sobieniowski. Jakub, siła sojuszu kontra wojenny zbrodniarz. Tak ostro i zdecydowanie sprawę stawiał amerykański prezydent. Powiedz, co jeszcze chciał przekazać, o czym jeszcze chciał zapewnić? Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Joe Biden za pomocą tej wizyty chciał zwiększyć poczucie bezpieczeństwa świata, Europy, Ukrainy, także Polski i Polaków. Chciał pokazać twardą postawę wolnego, demokratycznego świata wobec rosyjskiej agresji i zupełnie nieprzypadkowo w tym kontekście nawiązał do pierwszej wielkiej solidarności Polaków. To naprawdę była historyczna wizyta, naprawdę historyczna klamra. Od tej pierwszej wielkiej solidarności Polaków do wielkiej solidarności Polaków teraz, solidarności wobec Ukrainy i Ukraińców. To miał być i był najbardziej historyczny moment tej historycznej wizyty. Uderzyła mnie hojność warszawiaków, hojność wszystkich Polaków, głębia ich współczucia, gotowość świadczenia pomocy, tego, aby otworzyć serce. A te słowa sporo znaczyły w polskiej historii, zawsze. For your freedom and for ours. A teraz tworzą historię, gdy przywódca supermocarstwa mówi to w momencie rosyjskiej napaści na Ukrainę. Sąsiada Polski zaczął od słów za wolność naszą i waszą i tak je rozwinął. Najważniejsza rzecz, która nas łączy, to nasze wartości. Wolność, wolność prasy. Dzięki temu rząd działa w sposób transparentny. Ludzie mają prawo wyboru. A to drugi krótki komunikat, który Joe Biden powtarzał w swoim wystąpieniu. Artykuł 5 uważamy za święte zobowiązanie. W NATO artykuł 5 oznacza, że napaść na jedno państwo sojuszu to napaść na wszystkie. I to ma dawać poczucie bezpieczeństwa oczekiwane przez Polskę i Polaków. Te słowa padły po spotkaniu prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Ta rosyjska agresja i ta wielka tragedia narodu ukraińskiego, którą my wszyscy razem także z nimi przeżywamy, to także i wielkie poczucie zagrożenia dla moich rodaków, dla Polaków, bo my wiemy, co oznacza rosyjski imperializm. W dużo mniejszym gronie tym prezydenci poruszyli konkretne tematy amerykańskich dostaw gazu i broni dla Polski i wsparcia Polaków niosących pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom. Po tej wizycie świat się upewnił, jak Stany Zjednoczone i ich prezydent widzą i jak zamierzają odpowiadać na rosyjską agresję. On to mówi do nas. Po pierwsze, żeby powiedzieć, żeby się nie lękać, że Polska w razie czego zostanie sama, gdyby nastąpiły jakieś agresywne kroki ze strony Rosji, ale mówi też do Amerykanów, żeby powiedzieć, w waszym imieniu złożyłem takie zapewnienie, żeby powiedzieć, że to jest sprawa zdecydowana. W Polsce pojawiła się także silna ukraińska delegacja. Z Warszawy. To szef ukraińskiej dyplomacji przyjechał z ministrem obrony. Mieli się spotkać z odpowiedzialnymi za to samo amerykańskimi sekretarzami, ale spotkali się także z Joe Bidenem i w tym wypadku rozmowy można by streścić słowami za wolność naszą i waszą. To jest kluczowe. Ukraińska wytrwałość i zachodnia broń, przede wszystkim amerykańska. To przepis na sukces na polu walki. Te słowa płynące z Polski przy okazji tej wizyty słyszy świat. Słyszy też Władimir Putin. Słyszy, co ukraiński minister po rozmowie z Joe Bidenem mówi o putinowskiej Rosji. Wpadli w kocioł sankcyjny. W najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach ten kocioł będzie wyłącznie domykany. I świat, i Europa, i Rosja, i Władimir Putin słyszą także ten płynący z Warszawy bezpośredni przekaz przywódcy wolnego świata do rosyjskiego agresora. Władimir Putin liczył, że nas podzieli, że będzie mógł oddzielić wschodnią flankę sojuszu od zachodu, ale to mu się nie udało, bo trzymamy się razem. Dziękujemy za pańską obecność, dziękujemy przede wszystkim za pańskie niezwykłe przywództwo, silne w tym momencie, za ten bardzo twardy głos Stanów Zjednoczonych, przywołujący i bardzo mocno stawiający sprawę przerwania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stoimy przy Stanach Zjednoczonych. Joe Biden dziękował Andrzejowi Dudzie za gotowość do współpracy i do rozmów o zamiarach Polski i Polaków, o oczekiwaniach wobec amerykańskiego sojusznika, który pod tym przywództwem docenia współpracę europejską, te w ramach NATO i wolnego, demokratycznego świata. Jakub Sobieniowski, Fakty.
Stadion Narodowy, jak wielki punkt pomocy, to nie tylko miejsce, gdzie Ukraińcy mogą przyjść po PESEL, to także miejsce, gdzie Ukraińcy znajdą pomoc. Joe Biden był tam dziś w towarzystwie prezydenta Warszawy i polskiego premiera, ale przede wszystkim w towarzystwie tych, którzy uciekli przed wojną. I o tym teraz w faktach Jacek Tacik. Jacek, powiedz, co Joe Biden widział i co słyszał? Czy miał szansę porozmawiać z Ukraińcami? Bo doskonale wie, że do Polski trafiło ich już ponad 2 miliony. To miał być kolejny punkt, być może nie najważniejszy podczas pobytu Joe Bidena w Polsce. Wizyta na Stadionie Narodowym, która trwała ponad godzinę, okazała się niezwykle emocjonująca i symboliczna. Najpotężniejszy człowiek świata słuchał i odpowiadał na pytania tych, którzy uciekli, żeby przeżyć. Joe Biden mówił o tym, że jest tak jak oni, tak jak Ukraińcy, blisko nich. Jest to człowiek, nie tylko prezydent Stanów Zjednoczonych, ale osoba, która jest blisko właśnie nich. To moment, który już przeszedł do historii. Prezydent Stanów Zjednoczonych z kilkuletnią dziewczynką, która z powodu wojny straciła dom i musiała uciekać z Ukrainy. Biden jest człowiekiem, który jest jak każdy z nas. Uważam, że naprawdę nas kocha i jest bardzo dobrą osobą. Mojemu synkowi powiedział, żeby opiekował się mamą, a córce, żeby się dobrze uczyła. My wam dopomożemy. My wam dopomożemy odnowić swoją Ukrainę. Każde miasto, każde село. My wam wierzymy. We trust you. We have full trust in you. Łzy, prośby, podziękowania i zapewnienia, że Ukraina nie jest i nie będzie w tej wojnie sama. Każde z tych dzieci mówiło coś na zasadzie: pomódl się za mojego tatę, dziadka, brata. Oni tam zostali i walczą. Ja pamiętam, jak to jest, jak się ma kogoś bliskiego na wojnie i za każdym razem wstaje się rano i modli o telefon od nich. Mimo napiętego planu wizyty, Joe Biden ponad godzinę słuchał i odpowiadał na pytania tych, którzy musieli uciekać, by ratować swoje życie. Dziewczyny opowiadały nam o tym, jak uciekały spod bomb, opowiadały o swoich mężach, dzieciach, synach, którzy walczą w tej chwili za wolność Ukrainy. Pan prezydent, ja też, wszyscy mówiliśmy o tym, że Ukraińcy walczą również za naszą wolność. Sama Warszawa od początku wojny przyjęła ponad 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy do Polski. Dotarło ich prawie 2,5 miliona. Także dzisiaj przez granicę przeszły kolejne grupy. Administracja prezydenta Bidena rozumie, że to kryzys, z którym do tej pory zachodni świat nie musiał się mierzyć. Przez 4 lata wojny w Syrii z kraju uciekły 4 miliony ludzi. Ukraina osiągnie taki stan za zaledwie 4 dni, niewiele ponad miesiąc od rozpoczęcia wojny. I stąd zapowiedź gigantycznej finansowej pomocy. $1 miliard na wsparcie Ukraińców. Z tego część ma także trafić do Polski. Z tej puli środków Stany Zjednoczone, pan prezydent także i tutaj mi obiecał, że znaczna część trafi do Polski, do polskiego budżetu, do budżetu polskich organizacji pozarządowych. Organizacje, które codziennie pomagają Ukraińcom, jak tłumaczy Iwanna Kaliuszek z Fundacji Ukraiński Dom w Warszawie, same potrzebują pomocy i to każdego dnia coraz większej. Musimy myśleć o długotrwałym zamieszkaniu tych osób, o wsparciu ich w nauczaniu języka polskiego, wsparciu psychologicznym, wsparciu wyjścia na polski rynek. Oni znaleźli dom, przynajmniej tymczasowy, w Polsce. Być może niektórzy z nich wyjadą do Stanów. Prezydent Biden obiecał, że jego kraj przyjmie 100 tysięcy Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Jacek Tacik, Fakty. Polska nagle stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu i wściekłość Rosji. Tak pisze o nas New York Times. Wizytę prezydenta Bidena w Polsce widzi cały świat i widzą światowe media. O Polsce w centrum uwagi Anna Czerwińska. Historyczna wizyta w nowej rzeczywistości. Zaproszeni przez CNN eksperci zwracają uwagę, że jeszcze niedawno taka wizyta byłaby praktycznie niemożliwa. Polska prowadzi retoryczną walkę z Unią Europejską. Chodzi tu o niezależność mediów, prawa osób LGBTQ i ataki władz na sędziów. Władimir Putin dokonał niemożliwego. Sprowadził Bidena do Polski i doprowadził do zbliżenia polskich władz z Bidenem i Unią. Do Polski, która, jak pisze New York Times, nagle stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu i wściekłość Rosji. Naprawdę otworzyło oczom, jakie dobre, duże serce
serce mają Polacy. Dziennikarka BBC, która po rosyjskiej inwazji na Ukrainę była na polsko-ukraińskiej granicy, dodaje, że teraz wszyscy wiedzą, gdzie jest Rzeszów. To, że prezydent Biden przyjechał do Polski w tym momencie, to jest ogromna wiadomość, bardzo symboliczne i bardzo, bardzo ważne. Zachodnie media zwracają też uwagę na to, że Polska stała się punktem, przez który przechodzą wszystkie dyplomatyczne, militarne i humanitarne drogi do Ukrainy. Joe Biden chciał być najbliżej jak się da tego kryzysu humanitarnego, jednak ze względów bezpieczeństwa nie wolno mu przekraczać granicy z Ukrainą. Polityk, który był no, przez dwa lata wyśmiewany w Polsce, tak, przez obóz rządzący, no, teraz jest przyjmowany tam z najwyższymi honorami. No, to też nie uszło uwadze. Wall Street Journal podkreśla, że prezydent Biden udał się do polskiego miasta, które stało się głównym ośrodkiem zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy, sygnalizując determinację Stanów Zjednoczonych we wspieraniu Kijowa przy pomocy nowoczesnej broni i w celu ukarania Moskwy za inwazję. Świat dowiaduje się też właśnie, że w Polsce stacjonuje najwięcej amerykańskich żołnierzy w tej części Europy. Wszystkie oczy są skierowane na Warszawę i na to, jak jesteście razem z sojusznikami z NATO. Brytyjski Guardian pisze, że wizyta prezydenta Bidena to symboliczny wyraz wsparcia dla państw wschodniej Europy, które doświadczają tego, jak rosyjska agresja sieje spustoszenie w ich sąsiedztwie. Amerykański prezydent spędził dwa dni w kraju, który stał się pierwszym schronieniem dla Ukraińców. To już francuskie media, które zauważają, że dywizja, którą Joe Biden odwiedził w Rzeszowie, w zeszłym roku wyjechała z Afganistanu. Kiedy znowu powiedział, że Putin to rzeźnik, no to oczywiście to też zostało szybko przejęte przez francuskie media. I jeszcze kilka słów z hiszpańskiej prasy. Polska została wyciągnięta przez Bidena ze sfery konfliktowej i przekształcona w strategicznego sojusznika. Anna Czerwińska, Fakty. A teraz wybuchy we Lwowie i czarny dym nad miastem. To znowu rosyjskie rakiety. Tym razem spadły na wielkie zbiorniki z paliwem. Tak wojna dociera do Lwowa, obok granicy z Polską. We Lwowie jest Katarzyna Górniak. Kasiu, co wiadomo o tych wybuchach? Czy ucierpieli w nich ludzie i czy ten atak ma związek z wizytą prezydenta Bidena w Polsce? Anito, w tej chwili wiemy już o dwóch potwierdzonych nalotach rakietowych na Lwów przez ostatnie kilka godzin. To, co za moimi plecami widać, to efekt pierwszego nalotu, który miał tutaj miejsce mniej więcej o godzinie 16:40 lokalnego czasu. Wtedy to rakiety rosyjskie spadły na zakład przemysłowy, a dokładnie na zbiorniki z paliwem, które zapłonęły potężnym dymem, który rozniósł się nad całym miastem. Zaraz potem wybuchł pożar, który trwa w tej chwili cały czas. Kolejny nalot miał miejsce tutaj mniej więcej o godzinie 19 lokalnego czasu. Wiemy od mera miasta, który potwierdził te informacje, że w wyniku tego drugiego nalotu poważnie ucierpiały obiekty infrastruktury. W tym pierwszym nalocie na ten zakład przemysłowy ucierpiało 5 osób. To jest również potwierdzona przez władze miasta informacja. Na szczęście żadne pociski nie spadły na budynki, w których mieszkaliby ludzie. Te dwa ataki tutaj dzisiaj są zaskoczeniem, ponieważ ostatnie kilka dób we Lwowie były bardzo spokojne. Przez mniej więcej 3 doby w mieście nie rozlegały się żadne syreny alarmowe. Wróciła, można powiedzieć, do miasta normalność. Wszystko zmieniło się wczoraj. Pierwsze syreny alarmowe od dłuższego czasu usłyszeliśmy tutaj właściwie w równoległym czasie do tego, kiedy w Polsce lądował prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Wtedy rozległy się pierwsze syreny, nic się nie stało. Drugie syreny dzisiaj o 16:40 i właściwie natychmiast potem te kłęby czarnego dymu nad miastem. Władze miasta prosiły mieszkańców po tym pierwszym wybuchu, żeby natychmiast ukryli się w schronach, nie wychodzili, nie pokazywali lokalizacji miejsc,
miejsca, gdzie miały miejsce te naloty, bo to mogłoby naprowadzić kolejne pociski na miasto. Teraz już odwołano w tej chwili ten alarm przeciwlotniczy kilkanaście minut temu, więc można się spodziewać i mamy nadzieję, że ta noc we Lwowie mimo wszystko będzie już spokojna. Tyle ze Lwowa. Katarzyna Górniak, uważaj tam, Kasiu, na siebie i do zobaczenia. Bardziej niż o Kijów, Rosjanom chodzi już o Donbas. Sami to przyznają, potwierdza to też amerykański wywiad. Wojna w Ukrainie trwa już 31 dzień. To także dzień pytań o rosyjskiego generała i ministra obrony. Monika Krajewska. Pociski manewrujące kalibr lecą w stronę Żytomierza. To jedna z najbardziej zabójczych broni w rosyjskim arsenale. Rosjanie próbują w ten sposób zastraszyć Ukraińców, bo nie chcą angażować swoich żołnierzy do walki w miastach. Przez ostatni tydzień bohaterowie ukraińskiej armii zadali bardzo poważne ciosy naszemu wrogowi. Bardzo poważne. Mówi się, że ich minister obrony gdzieś znikł. A nawet, że miał zawał serca i przechodzi rehabilitację. Siergiej Szojgu nie był widziany publicznie od 11 marca. Dziś Rosjanie, by przeciąć wszelkie spekulacje, opublikowali film z narady, której miał przewodniczyć. Zdaniem ekspertów coraz wyraźniej widać, że strategia, którą Rosjanie przyjęli na początku wojny, zawodzi. I teraz muszą zdecydować, co dalej. Pytanie, czy logistycznie są w stanie to udźwignąć? Obawiam się, że nie. Przecież te wszystkie nitki zaopatrzenia, które szły drogą lądową, w dużym procencie zostały tak w dużym stopniu zniszczone. One nie dotarły. Droga powietrzna, można powiedzieć, że nie istnieje. A nawet jak istnieje, to jest cholernie ryzykowne. Siada też morale. Na froncie zginął kolejny rosyjski generał. Inny wysoki rangą oficer miał zostać rozjechany czołgiem przez własnych żołnierzy, sfrustrowanych dotkliwymi stratami. Być może właśnie dlatego Rosjanie oświadczyli, że pierwsza faza tak zwanej operacji specjalnej dobiega końca i będzie koncentrować się głównie na wyzwoleniu Donbasu. To może świadczyć o dwóch sprawach. Po pierwsze, to może być rzeczywiście zmiana w działaniu Rosji, ale to może być też zwód, manewr, który ma przynieść, że tak powiem, jakieś tymczasowe korzyści. Tym bardziej, że samo zdobycie Donbasu będzie dla Rosjan wyzwaniem. Ich wojska robią tam postępy, ściągają dodatkowe siły, ale trudno będzie im utrzymać pozycję. Ukraińcy zaciekle się bronią, co widać na przykładzie Mariupola, który mimo przytłaczającego oblężenia wciąż nie został zdobyty. Sytuacja humanitarna jest tragiczna. Ponad 100 tysięcy mieszkańców czeka na ewakuację, którą uniemożliwiają bombardowania i walki na ulicach. Leżysz w wilgotnej piwnicy, marzniesz i modlisz się, by bomby nie spadły prosto na ciebie. Spójrzcie, jak wiele ciał pochowaliśmy wokół naszego budynku. Specjalną operację, która ma uratować mieszkańców Mariupola, zapowiada prezydent Francji. Wraz z Turcją i Grecją zamierzamy przeprowadzić operację humanitarną, która umożliwi opuszczenie Mariupola wszystkim tym, którzy tego zechcą. Szczegóły Macron chce ustalić podczas rozmowy telefonicznej z Putinem. Będzie to dziewiąta taka dyskusja obu przywódców od początku konfliktu. Na razie żadna nie wpłynęła na zmianę stanowiska rosyjskiego prezydenta. Monika Krajewska, Fakty. Podeszła do mnie pani stewardesa i powiedziała, że jest problem z samolotem. Tak sam Andrzej Duda tłumaczył wieczorem swoje awaryjne lądowanie. Nie zdążył na powitanie prezydenta Bidena w Rzeszowie, bo jego samolot musiał zawrócić do Warszawy. Ten problem nie był drobny, był poważny. A o szczegółach teraz Paweł Szot. Prezydent Andrzej Duda zjawił się wczoraj w Rzeszowie z godzinnym opóźnieniem i na pokładzie zapasowej maszyny. Powód: usterka pierwszego samolotu, do której doszło tuż po starcie. To zapis rozmowy pilota prezydenckiego Boeinga z wieżą kontroli lotów. Chyba panie Marszok, 101, zgłaszam emergency, mayday, mamy problem ze stabilizatorem. Kilka minut po starcie z Okęcia samolot zmienił kurs, zawrócił w okolicach Warki i bezpiecznie wylądował na warszawskim lotnisku. Poczuliśmy, że ten samolot się kiwa w taki specyficzny sposób, no i że pilot zdecydował, że musi zawrócić do Warszawy, ponieważ tam ma lepsze warunki do lądowania, lotnisko jest lepiej wyposażone. Proszę Państwa, no nie dyskutowałem z tym, tak? Taka była decyzja dowódcy załogi. Skoro taką decyzję podjął, widocznie była to decyzja uzasadniona. Incydent będzie teraz prześwietlany przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Trymer, który miał ulec awarii, to system klapek umieszczonych na sterze wysokości. Przez ich odpowiednie wychylenie automat stabilizuje lot maszyny. Jeżeli nie będzie takiego urządzenia jak trymer,
No to samolot zacznie albo nurkować, albo wznosić się i trzeba będzie się z nim po prostu siłować. Zdaniem byłego inspektora sił powietrznych załoga, przerywając lot, zadziałała zgodnie z procedurą, która nie pozostawia złudzeń. Te procedury akurat na tym typie statku powietrznego, bo mówimy o najnowszym Boeingu 737, są wyświetlane na jednym z monitorów. I tam jest jasno napisane, przerwać zadanie, wrócić na najbliższe lotnisko i załoga wykonuje tą procedurę, nie dyskutując, i bardzo dobrze, że nie ma tutaj pola na dyskusję. Organizacja lotów najważniejszych osób w państwie podlega procedurom bardziej rygorystycznym niż zwykłe loty cywilne. Najnowsza instrukcja lotów o statusie HEAD weszła w życie w maju 2019 roku. Obecnie wykonuje się takie przedstartowe, bardzo precyzyjne, staranne sprawdzenie samolotu, ponieważ te współczesne samoloty mają możliwość sprawdzenia wszystkiego przy pomocy wbudowanych systemów samokontroli. Dodatkowo co najmniej raz w roku każda maszyna przechodzi tak zwany lot weryfikujący, który dopuszcza ją do wykonywania misji o najwyższym statusie. Organizacją lotów polskich VIP-ów zajmuje się pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie. Powstała po katastrofie smoleńskiej. Wtedy też wycofano z użycia stare rosyjskie samoloty. Zastąpiły je Gulfstreamy i Boeingi 737. Do tej pory nie wymieniono za to starych śmigłowców. Paweł Szot, Fakty. A teraz prezydent Biden na wyciągnięcie ręki. Prezydencka delegacja też. Dziennikarz Faktów, Piotr Kraśko, był wyjątkowo blisko i w Pałacu Prezydenckim, i na dziedzińcu Zamku Królewskiego. I może państwu teraz powiedzieć, co dokładnie widział. Dobry wieczór, Piotrze, cześć. Co zrobiło na tobie największe wrażenie, dobry bo wieczór, nie pierwszy raz obserwowałeś z bliska delegację amerykańskiego prezydenta? Jeśli Joe Biden chciał złożyć ukłon Polakom, to wybrał do tego najlepsze możliwe zdanie. 33 lata temu, przemawiając w amerykańskim kongresie, Lech Wałęsa wypowiedział najsłynniejsze zdanie w historii Stanów Zjednoczonych, czyli my naród. Sam początek preambuły do amerykańskiej konstytucji. Joe Biden zaczął od najsłynniejszego zdania wypowiedzianego przez Polaka w ciągu ostatnich 50 lat. Nie lękajcie się, czyli początek pontyfikatu Jana Pawła II. Gdybym miał powiedzieć, co było najbardziej zaskakujące, to jest siódma wizyta amerykańskiego prezydenta, jaką z bliska widzę w Polsce jako reporter. I po raz pierwszy widziałem, że dla ogromnej grupy amerykańskich dziennikarzy, którzy towarzyszą swojemu prezydentowi, najważniejsze jest to, co dzieje się w czasie tej wizyty. Bo zazwyczaj chcą być blisko niego za granicą, by zapytać go za granicą o to, co tak naprawdę wtedy dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tym razem amerykańscy dziennikarze mówili tylko o Polsce i o Ukrainie. To było ważne dla nich, ale pokazuje też, jak ważne to jest dla ich widzów i czytelników. Joe Biden wiele razy mówił, jak przełomowa w jego życiu była prezydentura Kennedy'ego, że to za sprawą Kennedy'ego on też chciał zostać politykiem. Miał 21 lat, kiedy Kennedy przemawiał w Berlinie Zachodnim. Mówił wtedy, jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest różnica między wolnością a zniewoleniem, przyjedź do Berlina Zachodniego i popatrz przez mur. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest różnica między demokracją a tyranią, popatrz przez ten mur. Dlatego ja wam mówię dzisiaj, jestem Berlińczykiem. I właściwie bardzo podobną rzecz powiedział dzisiaj w tym miejscu Joe Biden. To nie jest tylko wojna Rosji z Ukrainą. To jest wojna tyranii z demokracją, wolności ze zniewoleniem. Joe Biden wyraźnie pokazał, to nie jest dla Ameryki lokalna wojna. Oczywiście, że dla nas to jest najważniejsza rzecz, jaka się dzieje teraz, dla nas Polaków. Ale Biden pokazuje, że dla Waszyngtonu to nie jest lokalny konflikt. To jest najważniejsza rzecz, jaka dzieje się teraz na świecie. A co było najbardziej wzruszające? Grupa Ukraińców, która po tym przemówieniu, w tym miejscu niewielka, podniosła ręce do góry ze swoimi flagami i zaśpiewała swój hymn. Piotr, bardzo ci dziękuję za te wrażenia i za te relacje. Piotr Kraśko, do zobaczenia w studiu już niebawem. Bardzo dziękuję. A teraz, proszę państwa, kulisy tej wizyty i trochę amerykańskich gadżetów. Obok prezydenta Bidena także one przykuwają uwagę. Air Force One jest jedyny w swoim rodzaju, prezydencka bestia też. Ale w Polsce także pizza była wyjątkowa, nawet jeżeli dla prezydenta była nieco za ostra. Maciej Mazur. Najpierw zawsze pojawia się on, Air Force One. To jest latający Biały Dom, generalnie rzecz biorąc. Z zewnątrz to Boeing 747, ale wewnątrz...
Właśnie. Zajrzyjmy. Na górnym pokładzie, za kokpitem, jest centrum łączności. Na dolnym, z przodu, część prezydencka. W niej pokładowy gabinet owalny, sypialnia i łazienka. Z tyłu samolotu część, powiedzmy, pasażerska, z dużą salą konferencyjną, pełniącą też funkcję mesy. Jest gabinet lekarski z dwoma łóżkami i dwie kuchnie. Air Force One ma własne schody i aparaturę do tankowania w powietrzu. Ma też swoje zabezpieczenie, takie przeciwrakietowe, bym powiedział, bo tam są zamontowane flary. Tam jest pełne zabezpieczenie przeciwko zakłóceniom elektronicznym. Prezydent doleciał. Przesiada się teraz do pancernego Cadillaca zwanego Bestią. To są, mówiąc kolokwialnie, takie przenośne biura, które muszą funkcjonować 24 godziny. Biuro w limuzynie, podobnie jak to na pokładzie Air Force One, też zapewnia pełną łączność ze światem. Pięciowarstwowe drzwi o grubości 20 cm czynią to autopancernym, ale systemów obronnych jest tu oczywiście mnóstwo. Zabezpieczenie przed wszelkiego typu wybuchami, przed skażeniem bronią chemiczną. Powinien mieć zabezpieczony zapas, powiedzmy, tlenu na przeżycie, powiedzmy, określonego czasu. Kolumna dotarła do hotelu. Przenosimy się do apartamentu, w którym zatrzymują się prezydenci. Najwyższe piętro, właściwie dwa piętra, salon, sypialnia, jest gdzie odpocząć. Czas coś zjeść i tu wrócimy do wczorajszego spotkania z żołnierzami. Joe Biden poczęstował się pizzą. Tą pizzą z Głogowa Małopolskiego, którą zamawiają amerykańscy spadochroniarze. Ci żołnierze po prostu zamawiają te ostre pizze, oni to lubią. I myślę, że prezydent też już jak popatrzył, to po prostu chciał spróbować. Chrząknięcie było znaczące. Ta pizza to pepperoni, najsłynniejsza pizza w Polsce. Od rana już widać ewidentnie, że dzieje się, jest zwiększony ruch, jest więcej zamówień i jest spore zamieszanie. I już nam się praktycznie kuchnia w tym momencie zablokowała. Na dwie godziny do przodu mamy już zamówienia. Tyle wrażeń. Czas ochłonąć. Air Force One leci dalej. Maciej Mazur. Fakty. I już teraz, proszę Państwa, w TVN24 wywiad Konrada Piaseckiego z prezydentem Andrzejem Dudą. A później w TVN24 Fakty po faktach Piotr Marciniak i jego goście, Mykoła Kniarzycki, Marcin Bosacki, Janusz Zemke, także Rafał Trzaskowski, a także później generał Mieczysław Bieniek i wielu innych gości także w wydaniu specjalnym Faktów po faktach w TVN24. Ja dziękuję Państwu bardzo za dziś. Jutro w faktach Piotr Marciniak. Będziecie Państwo czekać na jutrzejsze fakty krócej, bo dzisiaj w nocy zmiana czasu, przypominam. Do zobaczenia.